maju 1944 roku skończyłem 7 lat. Cieszyłem się, że od września pójdę do szkoły. Miałem kupiony tornister, a tu bach, powstanie. Mieszkałem na ulicy Górczewskiej pod 15. Byłem sąsiadem tutaj już prezentowanej się pani Eli Rogali. Mieszkaliśmy drzwi w drzwi. Tego nieszczęsnego 5 sierpnia byłem z mamą tylko, dlatego tata był w powstaniu. Na tej samej jeszcze klatce mieszkała moja babcia z dziadkiem i siostra mojej mamy, która również była nieobecna w tym czasie, bo była w powstaniu. Kiedy weszli Niemcy na nasz teren, najpierw oczywiście uciekliśmy, bo siedzieliśmy w piwnicach, uciekliśmy na górę i panie wszystkie mówią, nie wychodzimy. No ale ktoś dowiedział się, że zaczną podpalać budynki, więc w końcu wyszliśmy. Zostaliśmy przegnani na ulicę Działdowską. Tam prawdopodobnie chcieli nas rozstrzelać, ale przyszedł jakiś inny rozkaz i przez posesję bodajże, nie wiem, 12 czy 10 Działdowskiej przeszliśmy przez podwórko na teren dziedzińca Szpitala Wolskiego. Tam w kółeczko przez te podwórko przechodząc w pewnym momencie była komenda stop i wszystko, co ludzie mieli, trzeba było zostawić. Także jak żeśmy stamtąd odeszli, to na tym placu zostały walizki, torby, no wszystko, co ludzie mieli ze sobą. Przez takie wejście po schodkach przeprowadzali nas do szpitala i tam selekcja była w ten sposób, że zdejmowali wszystko, co miały kobiety, szczególnie pierścionki, bransoletki, zegarki. I ja byłem świadkiem, jak jednej z moich sąsiadek, ona wtedy mogła mieć z 15 lat, miała pierścioneczek, nie mogła go ściągnąć, to palec jej połamał, a ten pierścionek jej ściągnął z tego palca. Ona oczywiście nawet nie pisnęła, powiedziała, co jej grozi w razie jakiegoś większego oporu. Przez szpital przeszliśmy na ulicę Płocką do ulicy Górczewskiej i szliśmy w kierunku zachodnim. Po drodze, po prawej stronie na ulicy Górczewskiej przed plantem stała kapliczka, dzisiaj zdemontowana ze względu na budowę metra, ale myślę, że władze dzielnicy z powrotem tą kapliczkę postawią na tym miejscu. Przy tej kapliczce moja mama miała opatrunki z emblematami Polski Walczącej. Bała się, że będzie jeszcze jakaś gdzieś po drodze rewizja i przy tej kapliczce wyrzuciła, mimo że dookoła było pełno tych Niemców. No, Matka Boska mówiła, że ją ochroniła i że nikt nic nie zauważył. Wprowadzono nas do hali warsztatów kolejowych przy Moczydle. Ja szedłem cały czas z mamą, z babcią, z dziadkiem. I tam w pewnym momencie był rozkaz, żeby mężczyźni wyszli. Dziadek mnie wziął za rękę, miałem z dziadkiem pójść, ale mama mówi, nie, ty zostaniesz. No oczywiście dziadek wyszedł, sąsiad z córeczką na ramieniu wyszedł. Oni wszyscy już nie wrócili, przeprowadzili ich na drugą stronę. I tu w rejonie, gdzie dzisiaj jest krzyż, tutaj ich wszystkich rozstrzelali. Myśmy całą noc siedzieli w tej szopie, kobiety się modliły na głos. Rano, a był już taki moment, że podobno widzieli ludzie poprzez szpary, jak biegali już z bańkami z olejem, żeby nas podpalić w tej szopie, bo to była szopa drewniana. W każdym razie rano otworzyły się drzwi i już nie było tych własowców, tylko byli żandarmi, żandarmerii polowej niemieckiej z tymi blachami takimi tutaj. Kazali nam wyjść i ulicą Górczewską pędzili nas do pętli tramwajowej na Urlichowie, a potem czarną drogą tak zwaną, dzisiaj ulicą Olbrachta w kierunku Jelonek. Tam znowu ktoś powiedział, że prowadzą nas na Forty Wola i na Fortach Wolach nas wszystkich rozstrzelają. Także ja jeszcze zdążyłem z mamą uciec. Na Jelonkach już żeśmy uciekli. Szczęśliwie, mimo że za nami tam gonili, ludzie nas tam, mamie zaraz kazali obierać kartofle. Ja dostałem talerz zupy. Jak oni przyszli, pytali się, czy są bandyci z Warszawy. To ta pani powiedziała, tu nikogo nie ma. Zobaczyli, że są przejścia pomiędzy tymi podwórkami, więc myśleli, że myśmy poszli dalej. No i następnego dnia okazało się, że żeśmy może z mamą niepotrzebnie uciekli, bo po południu kobiety z dziećmi starsze i starszych ludzi wypuścili na Jelonkach, ale Warszawa była w tak zwanym kordonie i nie można było wyjść spokojnie. Myśmy mieli jeszcze na Jelonkach taką ciocię, u której żeśmy przenocowali i 6 sierpnia postanowiliśmy wyjść z Warszawy. Zebrało się około 30 osób, zaczęliśmy się kierować w kierunku zachodnim, mniej więcej na wysokości gdzieś ulicy, dzisiaj trudno mi powiedzieć, w którym miejscu, w każdym razie stali co jakieś 300 metrów żołnierze niemieccy i właśnie to był ten kordon, gdzie otaczali Warszawę. Jeden z panów, który tam z nami był w tej grupie, poszedł, porozmawiał i w końcu tamten powiedział, że nas przepuści, jeżeli od każdej osoby dostanie coś ze złota. No więc ludzie zrobili zbiórkę, kto co miało, brączki, nieobrączki, pierścionki, w chusteczkę, zanieśli mu, no i on wspaniałomyślnie się odwrócił i my przeszliśmy szczęśliwie przez ten kordon, doszliśmy do stacji kolejowej Gołąbki, no i stamtąd już takim pociągiem, to był pociąg niemiecki, ale pozwalali ludziom wsiadać na lory, które szły przed parowozem. Prawdopodobnie były to lory, żeby w razie jak zaminowania, żeby nie rozwalić. Żeśmy w te lory wsiedli. Kolejarze powiedzieli, bo chcieliśmy wysiąść w Niepokalanowie, znaczy się w stacja Szymanów dzisiejsza. To powiedział, my tam nie staniemy, ale zwolnimy tak, żebyście mogli sobie wyskoczyć. No i wyskoczyliśmy w Szymanowie z babcią i z mamą, bo dziadek, jak już wspominałem, na Górczewskiej został zamordowany i wylądowaliśmy na wsi tam i tam byliśmy na wygnaniu do wejścia już wojsk sowieckich. To tyle. Chciałem tylko powiedzieć, że największą dla mnie takim szokiem było, kiedy mama moich dwóch ciotek, które też mieszkały na ulicy Górczewskiej, była kulawa i ona szła z tymi swoimi córkami i w pewnym momencie zauważył ją taki może z 18-19-letni Własowiec i mówi do niej, babuszka, tobie ciażoło, ty sobie usiądź. I ona usiadła i mówi, jaki ty dobry jesteś chłopiec, a on wyjął parabelum i ją w głowę zabił. To był szok dla mnie jako tego chłopaka. To wszystko. Dziękuję.